Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Na gorąco oceni. No cieszy wynik, cieszy przede wszystkim gra, bo no, wynik wziął się z dobrej gry, dobrej intensywności i dominacji w tym meczu. No tych bramek mogło być więcej, tak? Mówmy się, że już pierwsze 15 minut już mogło być 3-0, tak? Natomiast oczywiście to nie zawsze wpada. Musimy do tego dążyć, żeby tych sytuacji wykorzystywać więcej, bo nie każdy mecz taki będzie, że na tyle przeciwnik pozwoli. Tutaj plan, myślę, że udał się dobrze zrealizować, bo wiedzieliśmy, gdzie mamy przestrzenie, jakie możliwości. No tutaj zawodnicy, myślę, że realizowali z założenia super, no ale tutaj no, mieli tutaj przede wszystkim też dominację taką jakościową, zespołowo też, także bardzo mnie cieszy ich indywidualna dyspozycja, no i tutaj zespołowa gra. Dzisiaj bez posiłków z pierwszego zespołu, zespół wyglądał bardzo dobrze na tle rywala. No był Kasper Tabiś z pierwszej drużyny. No a tutaj mamy na tyle szeroką kadrę i jakościową, że no tutaj będziemy sobie w tej lidze radzić. Na to liczę, do tego dążymy, żeby tutaj w każdym meczu mocno walczyć o zwycięstwo. Tak? Możemy wygrać z każdym w tej lidze, no kwestia jakie będziemy w dyspozycji danego dnia. Także jak są zawodnicy z jedynki, to jest fajne wsparcie, ale tutaj sami jesteśmy w stanie sami sobie radzić. Jakie cele stawia Pan przed drużyną? Do trzeciej kolejki czekaliście na pierwsze zwycięstwo, jedno zwycięstwo, dwa remisy, bez porażki. Na razie jakie cele na ten sezon przed zespołem? No takie ogólne to być jak najwyżej w tabeli, natomiast no, myślę, że i taki cel chciałbym mieć przed drużyną, żeby być w top 5, tak, na jesień, po jesieni i dalej sobie stawiać kolejne cele w zależności od tego. No, czekałem na to pierwsze zwycięstwo, żeby taki cel mógł określić. Myślę, że dzisiejszy mecz pokazał, że jesteśmy w stanie o taki cel grać. Ważne, żeby teraz utrzymali koncentrację, pracowali cały czas, bo to wiadomo, nieraz dobry występ potrafi zachłysnąć. Ważne, żeby oni konsekwentnie się rozwijali i robili swoje. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.